Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Dzisiaj 13. lekcja z zakresu mentoringu u mnie, czyli Twoja droga do mistrzostwa pod moją opieką, moją ochroną i z moim wsparciem. Dzisiaj będzie to odpowiedź na jedno z pytań, a mianowicie jak rozumiemy pojęcie kalendarz księżycowy? Co to jest? Jak można to wykorzystać? I jakie takie ważne informacje należy posiadać na ten temat, jeżeli chcemy prowadzić piękne, spełnione życie, no i wpływać odpowiednio na realizację naszych marzeń i naszych pragnień. Kalendarz księżycowy. Wychodzę z założenia, że wszystkie osoby z Was, które biorą udział w mentoringu, znają już moje e-booki, moje książki. Tutaj warto sobie wrócić do dwóch e-booków, a mianowicie Magia i Kurs Magii 1. Te odgłosy w tle to jest no po prostu czerwony stopień alarmowy, jest taki niesamowity wiatr i opady i słychać to troszeczkę w tle, ale my idziemy dalej. Czyli w mojej książce Magia i w mojej książce Kurs Magii 1 troszeczkę pisałam na temat księżyca, na temat magii księżycowej. Magia księżycowa, kalendarz księżycowy. Jak to rozumieć? To jest jedna z najstarszych form kalendarza, jaki w ogóle istniał na Ziemi. Czyli wszystkie stare kultury, zaczynając od Atlantów, którzy byli znanymi ogrodnikami, ale również poprzez Egipcjan, poprzez kulturę chińską, Indian, wszystkie te kultury, stare kultury bazowały w większości na kalendarzu księżycowym. Czyli obserwując księżyc, fazy księżyca, dostosowywali swoje życie do konkretnej fazy. Kalendarz księżycowy jest niesamowicie związany również z kobietami i naszym cyklem, cyklem kobiecości. Każdy wie, jak wygląda cykl dorosłej kobiety, zdrowej dorosłej kobiety i zauważymy tutaj niesamowite powiązanie z tym właśnie kalendarzem księżycowym. Czyli tak samo jak księżyc ma swoją pełnię, tak i my kobiety mamy taką fazę. Tak jak i księżyc ma swój nów, tak i my kobiety mamy taką fazę w każdym miesiącu. Czyli kalendarz księżycowy mogłabym połączyć bardzo silnie z kultem Matki Ziemi, z naturą, z tą energią żeńską, energią bogini. Natomiast w tym momencie ten kalendarz jak gdyby zszedł na dalszy plan. Jedynie w kulturze islamskiej ma on nadal tak silne, ogromne znaczenie. No i oczywiście wśród wszystkich osób, które zajmują się świadomym życiem, życiem zgodnym z naturą i życiem takim, aby pięknie, pozytywnie wpływać na każdy swój dzień i idealnie wykorzystywać tę energię księżyca do realizacji swoich marzeń i pragnień. No i ten podcast będzie takim troszeczkę pomieszanym podcastem pomiędzy taką wiedzą dla początkujących, ale również dla zaawansowanych, aby sobie przypomnieć o pewnych rzeczach i zwrócić na nie szczególną uwagę. Czyli wszystkie osoby z Was, które biorą udział w rytuałach dla Matki Ziemi, wiedzą, że rytuały dla Matki Ziemi odbywają się w każdą pełnię księżyca. Czyli w tym momencie, gdzie ten księżyc jest największy, najsilniejszy, wszystko jest rozświetlone tym srebrnym światłem. Te osoby z Was, które są miłośnikami mojej trylogii, wiedzą, że energia księżycowa, energia srebrna, energia żeńska, energia taka piękna, która jest związana z tą właśnie energią bogini. Tak jak ten księżyc jest taki srebrny, tak działa również na naszą przede wszystkim podświadomość. Słońce, świadomość, energia męska, księżyc, podświadomość, energia żeńska, czyli bardziej również taka emocjonalna. My kobiety jesteśmy bardziej emocjonalne.
pod wieloma względami działamy emocjonalnie. To jest właśnie ta energia żeńska. I teraz tak, czyli ta faza księżyca, gdzie księżyc jest w pełni, no to każdy z nas wie, kiedy to jest, prawda? Bo każdy to odczuwa. Często nie możemy spać, albo znowu mamy nadmierną senność przed pełnią, nie możemy spać potem w czasie pełni, często zasypiamy po prostu na stojąco. To jest faza, gdzie księżyc ma największą moc i również największy wpływ na nas, na nasze życie i na naturę wokół nas. Kalendarz księżycowy stosujemy w życiu codziennym, czyli